Słuchajcie, zlokalizowaliśmy awarię Husqvarny. My przychodzimy, patrzymy, a tu praktycznie cały olej wyciekł z Husqvarny. To jest tam mało, tu wszystko, to tutaj macie, to wszystko jest w oleju. Nie wiemy dlaczego, ja tu właśnie zobaczyłem, że tu jest bardzo mokre. Czyli tu jest co, spust, tak? Tak. To jest kontrolny, nie? Kontrolny. I być może, że tutaj jest uszczelka. I wiesz, i tak sobie to kapie, kapie, kapie. Najlepiej, wiesz co, chodź, wyczyścimy. Wyczyścimy ten stojak, w ogóle damy inną podkładkę. Przestawimy chustkę. O, tu to nie zobaczymy, no tu nie... Sucho jest, nie? Chusty! O, w skrzyni biegów, no w sumie mogłoby być bez oleju, ale... Nie, nie, chyba... Musi być. To jeszcze wymiana nam się szykuje. No. Wymylaliśmy to. O kurde, co mylaliśmy? Mylaliśmy wtedy to, kurde... Duńskie, nie? No. No, to nalejecie... Nie wiem. Polskie. Polskie. Duńskie? Tak, bo to wtedy jeszcze ty dostałeś, Kuba, razem z tym, w komplecie. W komplecie dostałeś one. Nie, no to pożyczę wam motoreksa. Proste. Zobaczymy, chyba się motoreks nie zadziała. O właśnie. Zobacz, nie ma nic. Jak nie ma nic? No ale, no co to jest? No nie ma poziomu, nie ma nic. Mi się wydaje, że tutaj ta uszczelka, weź to rozkręć. Sprawdź tą uszczelkę. No uszczelka wygląda na całą. No, a tu? Niewyczyszczone. No teraz, Kuba, tam jest taki ten pojemnik, przynieś go, bo i tak do wymiany jest olej i tak. Z przodu kumuś. Słuchaj, ja mam propozycję, żeby go wyczyścić od spodu całego, wystawić i zobaczyć skąd to leci. Na pewno coś skapnie w przeciągu 5 godzin. Jak nic nie będzie, to już nic nie skapnie. To jest olej, to jest nafta. Zaraz olej. Oda. Odłożymy. Niech sobie to leci. Pooglądamy to. Ja myślałem, że to... Blok pęk. Dzisiaj chyba nie będzie sprzątania, tylko naprawa Husqvarny. No jak się da w ogóle je naprawić? No. Zmartwiłeś się? Czemu tu się musi w Husqvarnie dziać? A mocno był dokręcony, mocno dokręcona to śruba była? Właśnie nie było, nie? Tak mocno. No to masz już odpowiedź. Niedokręcona śruba. No to, no, no jak niedokręcona była. No nie było, nie było. Piachu jakiegoś tam jeszcze, wiesz, weszło. No. To, tamto. Się rozszczelniło. Trzeba będzie jeszcze ten, tutaj to... To gniazdo też wyczyścić. No i na razie tego motoreksa. No przecież to obojętnie jaki olej będzie. Taka sytuacja, awarię mamy Husqvarny, Kuby. Czemu na przykład nie mogło być to w Kajosie? Tylko w mojej biednej Husqvarnie. Najmniejsza, a najbardziej ta. A najbardziej się trzeba ją naprawiać. No. To przynajmniej będzie miał olej wymieniony. O, Maciek. Siema. No siema, cześć. Cześć, Maciuś. No, grzeczny jesteś, tak. No. Maciek to jest taki półdziki kot. Dzikus. No, lubi. Walczy z lisami, kunami, innymi kotami. Na psa się też potrafi rzucić. Duże bażanty łowi. Bażanty? No. No, grzeczny Matuś. No. Grzeczny maniek, maniek grzec. No, od dziecka go mamy. Nie? A ile on ma już lat? No, z 8. To tyle co ja. Matuś, on łapkę umie dać, tak. Buzi umiał, ale już nie daje buzi. Już z kotek nie chce już. Nie, on chce, żebyś go głaskał. Ale buzi. A, buzi to nie chce. O, dobra, jak skacze, jak skacze.
To co, przestawiamy ją? O, nie ścieknie na razie. Nie. Dobrze, że mieliśmy tą matę. No. Jakby no, było... jakbyśmy maty nie mieli, to by już było... Mamy taką piankową, ale jakbyśmy postawili ją na tą, no, to by tu wsiąkło i byśmy nie wiedzieli, ile tego wycieku było. Co, nikt nie słyszy. Tomek Majster. I co, Słuski? Będzie żyła. Będzie żyła. Czyli co, niedokręcony był niedokręcony. Ten. No widzisz, jak to wszystko trzeba sprawdzać. Widzicie, to nie róbcie trzech rzeczy naraz, bo cholera, zgubiłem korek spustowy. Ten kontrolny. I co, Tomek? Co z huskwarną? No niby wypełniłem olej, ale kurde, niby tu jest 0,5 litra, nie? No. Wlałem to 0,5, nawet trochę więcej, ale kurde, nawet nie widzę na tym, na pomiarowym. Może 0,8 powinno być. Weź wlej 0,8. Kuba, daj jeszcze ty. Co? Ten olej po środku, co jest koło płynu do... Że ten? Ten, tak. A to jest 4 te. No, bo to jest do skrzyni biegów masz 4 osuwa. Aha! No, a do silnika, do paliwa. Trzymaj Kuba ten. O, właśnie. Ale nie przychylaj go na siebie. Na wprost, żeby stał. Czyli generalnie co było? Niedokręcony korek. Pomiarowy. Ja myślałem, że uszczelka. A widzisz, uszczelka to wszystko cała, trzeba dobrze zrobić. Siu. I prawie cały olej zszedł, nie? Tym luzem. Także Kuba, no udało się. Udało. Nie masz awarii. Cieszę się. Nie widać. Wiesz, we skrzyni biegów może być więcej, nic co nie szkodzi. A ty się martwisz, ile będziesz musiał mi oddać? Nie, tym się nie martwię, bo mam dobry sklep z promocjami. Dobrze. Dobry sklep. Rymoto, nie? Tak. W Toruniu. No dobra, to nara, byki. Miło. Nara. Pomagają. Udało się. Co, pomagają przy tak. sprzedaży? Sprawdzają. Tak? O co nie poprosisz, to ci sprawdzą. Super. No właśnie na tym polega ich praca. O fajne, jedziesz, jeszcze ci rabat. To za ochraniarze rabat był. Ale to widzisz, dali Kuba taki rabat, że dostałeś olej za darmo. No. No, dali taki rabat, że olej dostaliście za darmo do silnika. Nie, no do mieszanki. Do mieszanki. No do silnika, no a do czego? No. No see you. See you. See you. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.